Okej. W kolejce się ustawcie. Autografy jutro. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, moi drodzy. Z tej strony Tivur, witam was w kolejnym odcinku Dying Light. Słuchajcie, mieliśmy zacząć od ratowania doktorka od Raisa, aczkolwiek byłem właśnie w wiosce, rybackiej i tak dalej, i miałem w głowie takie, okej, dobra, mam za zadanie jedno, znaleźć algi. No i szukałem tych alg, zanurkowałem pod wodę i szukałem tych pieprzonych alg. Do momentu, w którym je zebrałem, to wymaga pływania pod wodą. Do momentu, w którym wróciłem do wioski rybackiej i się zorientowałem, że nie miałem znaleźć wcale alg, tylko wodorosty. Dlatego stwierdziłem, że no cóż, trudno, po prostu będę biegł. Biegł z powrotem do doktorka, ale jesteśmy po drodze tutaj, gdzie mamy uratować tę matkę. I cholera, sytuacja jest skomplikowana, bo słychać w końcu, skąd te wszystkie płacze dochodzą. A przynajmniej słychać jakieś dziecko tutaj, tak więc zobaczymy, jak wygląda ta sytuacja. Spróbujemy uratować dziecko. Czy ktokolwiek, kto się tutaj znajduje, udało się zlokalizować odpowiedni domek? Te kurna, oczywiście schody mi nie pomagają w niczym. Ja pierniczę! Ja pierniczę! Dobra, ajajaj. No. Dobra, w imię tej rozwalonej głowy, moi drodzy, możecie zostawić lajka, jeżeli lubicie serię. Ja otworzę sobie koszyk i zaraz zobaczę, co tam tak wyje piętro niżej, bo wycie jest niesamowite. O, ale no tatunia jakaś tutaj, ktoś w szafie schowany? Dobra, coś zdecydowanie zaraz jeszcze tutaj do mnie pewnie przylezie, ale hej, gaz do zapalniczek i to dwa opakowania. Tak, zdecydowanie jakieś dziecko tam płacze. Spokojnie, baby. Weź tam się ogarnij, poczekaj chwilę, zaraz tam przyjdę wam pomóc. O, misiaczek jest. Kolega! O, Jesus. Dobra, won, na ziemię i cię tłuczemy. Uuu, na ziemię jakoś tak skutecznie się rozwala te głowy. Dobra, jestem prawie pewien, że w szafie schowane jest dziecko. Albo dostaję już totalnego pierdolca od wszystkiego, co się dzieje w tym mieście. Nie? Dobra. No. No jak nic słychać jest tej szafy, ale może muszę po prostu zabezpieczyć budynek, bo inaczej mi nie pozwoli tutaj nic zrobić. O kurwa. Dobra, wybuchowy kolega jest, przynajmniej jeden. Pewnie tak ze dwóch. O! O, teraz eksplodują, a ja jestem bezpieczny. Piętro wyżej. Tak, hałas pewnie przyciągnie wirale. Czy ja muszę zabezpieczyć to? Tak, zdecydowanie muszę zabezpieczyć miejsce, bo mam to kurwa napisane z prawej strony ekranu. Ale nie umiem czytać, ewidentnie. Weź wydupce i nie przeszkadzaj, ratuję rodziny. Jestem kurwa ratownikiem rodzin. No oczywiście, że znowu zdążył kolejny przyjść. Twój kolega miał cię wysadzić. Nie denerwuj mnie nawet. Uuu, co za kotniak. Jedno, drugie, whack-a-mole. Tak jak te, co to takie fretki, czy co to jest, wychodzi z dziury, trzeba je młotkiem bić. Dobra, czyli jednak miałem rację, dziecko prawdopodobnie... O kurwa! Ty, whack-a-molu jeden! Whack-a-molu. O! Ja pierdolę, ale wy wytrzymali jesteście. Poczuj moc Mjolnira, suko! Kurwa, ile cię można bić? Jeszcze żyjesz? Jaja sobie robisz, czekaj aż sobie tutaj złapię oddech, kopiąc cię, kurwa! Ej, no typ, kurwa, nieśmiertelny, zużył mi cały jeden ładunek młota, naprawdę. Zużyło naprawdę, czy naprawdę? Nie wiem, kurwa, zniknęło w momencie, w którym miałem to zobaczyć, ale były trzy, zobaczymy, czy będą teraz dwie. Poprzednio, jak tam szukałem tych alg, to też sobie brońkę naprawiłem, bo już była nieskuteczna i nie zużyło. Bardzo dobry przebieg wydarzeń. Dobra, dziecko! Pomocy, mamo, pomocy! Spokojnie, nic ci nie zrobię. Jesteś Jamil, prawda? Tak. Szukam twojej mamy. Wiesz, gdzie jest? Jasminę ugryzł jeden z tych stworów, więc mama zabrała ją do człowieka, który znalazł lekarstwa, które spadły z nieba. Powiedziała, że on nazywa się Salim. Wiesz, gdzie mieszka ten Salim? W sklepie z narzędziami. Posłuchaj mnie, Jamil. Pójdę teraz uratować twoją mamę. Poczekaj tu, aż wrócę, dobrze? Dobrze. Ty tylko zaraz wróć. Wrócimy oboje, nie bój się. Ludzie, czy mi się wydaje... Czy absolutnie jakoś niedawno miałem do czynienia chyba w innej grze z kimś, kto się nazywa Salim? Ja pierdolę, tak daleko? Dobra, sorry, ale chwilę będziesz musiał tutaj młody posiedzieć. Ja mam ważniejsze rzeczy do roboty, ale tak naprawdę ważniejsze rzeczy do roboty. Człowiek tworzący lek na wirus zombie został porwany przez psychopatycznego, samozwańczego władcę całego tego miasta. Dlatego, no możesz sobie wyobrazić, że niestety twoja mamusia jeszcze przez chwilę będzie przedmiotem używanym przez tamtego psychopatę, który ich porwał. Ale spokojnie, no, będzie dobrze. Mam tajemniczego informatora, który powiedział mi, że nie stanie się jej nic więcej, co i tak już się jej jeszcze nie stało, dopóki ja tam nie przyjdę. Niesamowite, jak ten świat dziwnie działa.
Normalnie jakby wszystko było skryptowane. Dobra, nie chcę mi się znowu iść i kupować tych samych rzeczy u kolejnego handlarza, którego tutaj spotykam po drodze. Dlatego po prostu sobie tutaj hopnę na balkonik, gdzieś tam na górę najlepiej. Poruszać się po dachach. Nie wiem, czy to będzie super skuteczne. Kurwa, wlazłem. Kółka robię, pierdolone. O! Wirala przynajmniej zgubiłem, taki plus. Ja sam nie wiedziałem, dokąd idę, więc jak miał to viral ogarnąć? Jo! Dobrze, dobrze. Takie ryzykanckie skoki mi robią poziom biegłości w bieganiu. Biegołości. Nadal nie zrobiłem żadnego wyzwania parkurowego, chociaż mówiłem o tym wielokrotnie. Ostatnie dni mam jakieś takie, kurde, wypchane aktywnościami. Dzisiaj na przykład miałem ciekawą historię. Dzisiaj, mówiąc 14, musiałem się spotkać z księgowym. Umówiłem się na godzinę 14. Pomyślałem sobie, okej, taka dobra godzina, na pewno zdążę wstać, ogarnąć się rano, tam wyjść z psem, trochę posprzątać. Jak to codziennie zresztą robimy. Tylko że pojawił się jeden problem. Wszystko wyliczone perfekcyjnie, ja wychodzę z domu tak, żeby zdążyć. Trasa na Google Mapsach jak zawsze sprawdzona. Klikam na pilocie od samochodu, żeby otworzyć centralny zamek. Nie otwiera się. I niestety już wtedy wiedziałem, co się odjebało, ponieważ to jest standardowe zachowanie mojej cudownej Hondy Jazz 2009 1.2 iVTEC. Rozpierdolił się akumulator. Regularnie co 2 lata muszę wymieniać akumulator, ponieważ jest słaby. Jest kurwa słabszy niż te zombiaki, które tutaj po ulicach chodzą. Na jednego kopniaka to on by się rozpadł na kawałki, a nie odsunął do tyłu. No i niestety, przy małej częstotliwości poruszania się samochodem, a teraz jakby ja w ogóle często nie jeżdżę samochodem, dużo siedzę w domu, nie wiem, czy zdawaliście sobie z tego sprawę. Tak, zdawaliście sobie, jestem przegrywem, siedzę ciągle w domu. Ajajajajaj, zombiaki. No to w połączeniu tego z ostatnio dość ujemnymi i mocno zimnymi temperaturami padł akumulator. A ja już wtedy miałem, wiecie, w trakcie realizacji idealny plan dotarcia na miejsce na umówioną godzinę, kurwa. No i skończyło się na tym, że niestety... O! O, myślałem, że poleci tak pięknie gdzieś na dół. Dawaj, wydupcaj, wydupcaj. O, idealnie. I zginął. Fantastycznie. Niestety musiałem zadzwonić, powiedzieć, że się spóźnię. Strasznie tego nie lubię. Należę do kategorii ludzi, którzy nie lubią się spóźniać i się nigdy nie spóźniają. Są dwa typy ludzi. Ci, którzy się zawsze spóźniają i ci, którzy się nigdy nie spóźniają i jest im wręcz głupio i źle, jeśli się spóźnią. Dlatego też no nie było to przyjemne, ponieważ musiałem biec i szukać jakiegoś auta na wynajem, bo nie chciałem jechać tak daleko, jak musiałem jechać Boltem czy tam Uberem. Dlatego też znalazłem sobie jakiegoś trafikara. Na szczęście był niedaleko, zatankowany i gotowy do jazdy, bo inaczej byłoby cienko. No więc dobrze się dzień dzisiaj zaczął. A tu kurwa zamknięte. Garnizon jest zamknięty. Drzwi są zabarykadowane, nie dostanę się tam. Szukaj innego wejścia. Sprawdź z tyłu. Tylko głupio nie ryzykuj. Kurwa, ja mam głupio nie ryzykować? Tygnoje cię poćwiartują, jak tylko będą mieć okazję. Okej, no dobra, tylne wejście zatem, co? Szukajmy. Pamiętam, że poprzednio w ogóle wchodziłem do tego miejsca, znaczy wychodziłem bardziej z niego od tyłu. Ale sprawdźmy, czy da się tutaj jakoś podejść. No chyba się kurwa da, widzę tutaj jakiś samochód. I jakby normalnie stworzone do wspinaczki miejscówki z boku. Dobra, znalazłem wejście. Nie było łatwo, ale nic. Dostań się na dach. Wchodzę. No to co? I powodzenia. Czas na skradankę w takim razie, moi drodzy. Czy oni mnie tutaj zobaczą? Dostań się na dach. No mam wrażenie, że jeżeli mnie zobaczą, to mam przesrane. Więc fajnie by było, gdyby się to nie stało. Uuu, punkt umiejętności, no tak. Nie, nie to? No, poziom siły? Kiedy? Kurwa, no zapomniałem już. Wykańczaj powalonych wrogów, miażdżąc ich głowy, możesz też kopać wirali wspinającej się na platformę, na której stoisz. Naciśnij o! 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 Zbawienie. Ta umiejętność jest cudowna. Wykańczanie depnięciem w głowę. Bo wystarczy, że ktoś się przewróci i już ma przejebane. Dobra, wydaje mi się, że muszę iść tam. A może tam, na dół? Chyba tam na dół. Ludzie Raisa tutaj bardzo intensywnie patrolują i mam wrażenie, że są gotowi odstrzelić mnie w dowolnym momencie. Więc spróbuję. Spróbuję delikatnie powoli się tutaj poruszać do przodu. O kurwa. Dobra, nie zrobiłem rozbiegu, ale chyba się i tak udało. Co by mnie tylko nikt nie zauważył. To jest preferowana opcja. Jak to się skończy, nie wiem. Pamiętajcie, z kim macie do czynienia. O! Dobra, powolutku. Despacito. Ja! Okej. Okay. Nikt mnie jeszcze nie zobaczył. Bo nie uwidziałem sobie, że będę ich napierdalał. Oni wszyscy mają karabiny. Ja też mam karabiny, nawet dwa. Dużo mi się mieści w tym moim plecaku. Ale ty. Jeden już jest tam żółty. To znaczy, że się zainteresowali moją obecnością tutaj? Nie, widzieli mnie? Nie widzieli? Dobra, niech się odrzucą. Odrzutkujcie się. O! Na górę. Okej. Okay. Nikt mnie nie widział jeszcze.
Hops. Dobra, kucki, kucki. Jest tutaj jakiś frajer na dachu. Nie wiem, czy oni do mnie strzelać nie będą. Przygotowałbym sobie mój zestaw antyraisowy, znaczy zrobię mołotowa. I będzie git, będzie git. Przygotuję sobie te dwie sztuki, widzę tam dwóch na dachu, więc może wystarczy, ale nie jestem pewien. Koktajl mołotowa. Dobra, spacja użyj. O kurwa, okej. Co teraz? Znajdź wejście do budynku. Dobra, widzę tutaj paru przeciwników, nie wiem, czy oni sobie zdają sprawę z mojej obecności tutaj. O, siemano. Siemano. O kurwa. O kurwa. Dobrze, ale pochlastany, pochlastany, zatruty. COVID zaaplikowany. Jest git, jest git. A jeszcze jest drugi, który oczywiście chyba wyczuł wewnętrznie, że bije jego kolegę. No! O ty kurwa, co taki odporny jesteś? Ojojoj, dobra, unik nie do końca wykonany. No chodź, no chodź. Tak, zjebałeś sprawę. No nie tak. O, zgniotę mu głowę? O, to jest satysfakcjonujące. Pierwszy raz wykorzystałem ten ruch nie na zombiaku bezbronnym, tylko na człowieku. O, zabiłem człowieka, zgniotłem mu głowę. Zgniotłem mu głowę. Oni mają takie fajne bronie. Dobra, czas coś wyjebać. Młotek kowalski niezmodyfikowany. Oj, tylko 60 poręczności. Hell no. Młotek rzeźbiarski, on ma trochę więcej obrażeń, ale hell nie! A poproszę ten prosty sierp, moi drodzy, kusząco wygląda i ładnie będzie ciął. A ty, kolego, co tam miałeś ciekawego przy sobie? Siekierka złotej rączki. Nie wygląda jakoś tak niesamowicie intrygująco, dlatego odpuszczę. Jest tu ktoś jeszcze na dachu? No kurwa, jest! Dam radę wejść tam? Dam radę, ja pierdolę! Ale mam pomysł. Wyszło, ja pierdolę, totalnie nie tak jak planowałem, ale wyszło, spadł z dachu. Niestety te kopniaki nawet z rozbiegu niekoniecznie działają na ludzi Raisa, bo oni się uchylą przed nimi, ale ten mnie totalnie nie widział i podziałało jak miało, fantastycznie. No dobra, wbijam do środka, tylko sobie pootwieram wszystko dookoła. Może trzymają tutaj jakieś fajne brońki albo kawa, papierosy, cokolwiek. Trochę se tam, wiecie, na śniadanie, takie zestawy śniadaniowe tutaj w sumie są pochowane. Kawa i papierosy. Dobra, sznurek, nie sznurek, kabel zasilający. Okej, w którymś z tych domków ewidentnie musi być wyjście na zewnątrz. O, jakbym teraz chwycił tego, to bym się wkurwił. I zrzut akurat leci! Jaja se robicie teraz? O kurwa, tam jeszcze jeden jest delikwent. O proszę, a to nawet się go nie spodziewałem tam. Dam radę go zaskoczyć? I kolejnego zrzucić z dachu? Nie jestem pewien, moi drodzy, ale spróbujemy, kurwa, spróbujemy. To może być najlepsza akcja mojego życia, albo najgorsza akcja mojego życia. Let's go! Dobra, znowu nie wyszło totalnie tak jak planowałem, ale zginął. To się liczy najbardziej. Chciałem ten, wiecie, skok w ten sposób zrobić, ale ja niestety muszę biec w tym celu. A troszeczkę trudno jest sobie to wykalkulować w momencie, kiedy bieg i tak daleki skok jest dla mnie jednocześnie ryzykiem, że spierdolę się na dół, a tego to bym naprawdę nie chciał. Wolę go z mniejszym stylem załatwić, ale jednak to przeżyć i nie spaść na dół. Naprawdę bym pożałował, że ta wspinaczka mi się nie udała. Dobra, idziemy do środka. Co się tutaj będzie w środku działo? Same złe rzeczy. Ludzie Raisa porwali Zira, splądrowali jego laboratorium i zabrali cały sprzęt. Mam tylko nadzieję, że nie znaleźli wyników badań. Prawdopodobnie, jeżeli ludzie Raisa dobrali się do sprzętu laboratoryjnego Zira, to użyli go, żeby znaleźć więcej sposobów na maltretowanie swoich jąder. By the way, o co sobie przypomniałem, jaki jestem smutny. Parę miesięcy temu Techland zrobił jakąś migrację na nowy system robienia questów i zadań w Dying Light'cie za pomocą ich strony Techland GG i przestała działać, kurwa, apka, companion app, który tyle lat działał i dało się tam wysyłać zwiadowców na misje, zdobywać sobie rzeczy, je transferować potem do gry. Apka się wyjebała, nie da się już tego robić. A robiłem to, kiedy poprzednio grałem i tam można modyfikacje, te króle najlepsze tam zdobywać misjami, się ich wysyła po prostu, to zajmuje trochę czasu, wracają, nie wracają, szkoli się ich i tak dalej. Fajna była ta apka, mega fajna jest w ogóle rozkmina companion app, ale no wątpię, żeby do dwójki zrobili, a szkoda. Ale będą chociaż te questy. No dobra, co teraz? Dokąd mamy iść? Jak bardzo mamy przejebane? Tu Crane. Bardzo by mi się przydało wsparcie GRE. Ma pan zatem pecha, agencie Crane. Z tej strony Ministerstwo Obrony. Że co? Co jest grane? Co się stało z GRE? Rola globalnego resortu epidemiologicznego w tym wszystkim zmalała. Teraz my podejmujemy decyzję i wyznaczyliśmy Haran jako cel pierwszej kategorii. Chwila, moment. Nie możecie po prostu zbombardować tego miejsca!
Wciąż żyją tu setki niewinnych ludzi, może nawet tysiące. To bez znaczenia. Robimy to, by ocalić miliardy ludzi. Wierzymy, że to rozumiesz. Okej, rozumiem, ale posłuchajcie. Jest tu naukowiec, nazywa się Zir i on pracuje nad lekarstwem. Jest bliski sukcesu. Widziałem dane, jeśli zniszczycie miasto... Zrozumiano. Szanse na to, że jeden naukowiec pracujący w zniszczonym mieście odkrył coś przydatnego są marne, ale... damy ci 48 godzin. To bardzo niewiele, biorąc pod uwagę, że ja potrafię 48 godzin spędzić na ciągłym spaniu, żeby sobie po prostu... nafarmić rzeczy u kwatermistrza. No dobra, idziemy w takim razie tutaj we wnętrzu całej bazy Raisa. To na rzeczy tutaj widzę jest części metalowe, niemetalowe i tak dalej. Szafy, kurwa, nie szafy. Tam pewnie nie przejdę, coś czuję, że muszę obejść naokoło. Albo to po prostu miejsce, gdzie mogę sobie troszeczkę żyćko podreperować, kawę jakąś znaleźć, hałwę. Hałwa w sumie spoko rzecz, ale strasznie zapycha. Ostatecznie nie jestem aż takim fanem hałwy. Za to zapasy, no nie no, klucza gównianego zbierać nie będę, ale może jakieś na przykład plany tutaj mają do jakichś ciekawych rzeczy. Kabelki zasilające zawsze w cenie. Nie, jednak chyba muszę przejść tędy. No dobra, let's go. Ale się będę tutaj zaraz napierdalał z ludźmi Raisa, czuję to wewnątrz siebie. Nie ma bata, żeby to było puste, totalnie, żeby tutaj nikogo nie było. A to mogę otworzyć? Tam są rzeczy do podniesienia, czemu nie mogę tego... nie wiem. Dobra, same cenne rzeczy tutaj macie, chłopaki. Nie chwaliliście się, że macie tyle kawy. Czy oni w ogóle ten budynek sprawdzali? Tutaj jest zajebiście dużo cennych rzeczy. Chociaż im więcej będzie kawy, tym mniej będzie warta. Złota zasada rynku. Oho. Cholera, zepsute. Muszę to rozsunąć. No dobra, damy radę. Silne łapy chyba mamy. Tyle już zombiaków wymordowaliśmy, że powinniśmy. Ajajajajaj. Okej, it's good. Kurwa, i co teraz? Dobra, jolo. O kurwa, dobra. Myślałem, że doskoczę do tego żółto-czarnego naprzeciwku. Naprzeciwko. Dobra, tutaj już na pewno będą ludzie Raisa. Widzę ich zresztą, ale ja jestem przygotowany. Mołotowy mam pod ręką. Hello. A może nawet nie będą potrzebne. O kurwa. Na ziemię, kurwa. Aż cię nie będę mógł zdeptać. Weź tam się pierdolni bardziej na ziemię. O, dobra, nieważne, panie kolego. Nie będzie deptania, skoro jest odcinanie. To rozumiem, nawet lepiej. Bardziej nawet satysfakcjonujące. Nie, to jest w sumie trudna decyzja. Co jest bardziej satysfakcjonujące? Odcięcie głowy? Czy zgniecenie głowy? Głosujcie w komentarzach. Trochę chore głosowanie, ale cóż, no. Takie życie, taki life. Poszukaj Zira. No, Zir jest gdzieś piętro niżej, więc muszę znaleźć zejście na dół. Tutaj go nie ma. Klatka schodowa wygląda, jakby miała być tutaj. Dobra, to jest to lobby. A już w tym lobby bywałem. Dobra, tam mamy kolejnych jebańców. Ten już mnie widzi ewidentnie. O kurwa, nie tak! Ja pierdolę, zaraz zginę! No, ale on niby pracował nad lekiem na wirusa, nie? To dlatego ta Kirgo chciał? Okej, skurwysyny. Dobra, to się będziemy inaczej w takim razie bawić. Mołotowy pójdą w ruch od razu, kurwa. O, rozumiem, że oni są momentalnie w tej chwili świadomi mojej obecności tutaj, co? A jestem dalej cały czas u samej góry, co? Jeszcze raz, tylko to już pewnie przeszukane, dobra. Znowu muszę windą zjechać po prostu. Okej, dobra, chociaż mnie tutaj wrzuciło, mogło być gorzej. Liną w dół, w takim razie idziemy się napierdalać. Stójcie tam dalej, chłopaki, w jednym miejscu, to się dogadamy. Idealnie się ustawiliście. Idealnie. Dobra, nie są chyba aż tak w jednym miejscu. Bąk! Wszyscy płoną, nie? Ale co najmniej trzech. Tam jeden stoi w ogniu i ma totalnie wyjebane. Wow! Dobra, poszła jakaś siekierka we mnie. O, kurwa, kolejna. Dobra, schowam się po prostu tutaj. Siema. Rzucaj se tam. Ty, koleś, on jest odporny na ogień. Trochę pojebane. O, jeszcze kolegę tutaj ma. Zatruj się! Mam zatrutą broń, kurwa. O! Okej, unik. Metodyczna walka jest tutaj kluczem do zwycięstwa. Oni robią uniki, to ja też muszę robić uniki. Ajajaj. Okej. Uniki nie kosztują mnie chyba za dużo staminy, dlatego muszę je robić jak najczęściej. Kurwa, ale tylko uniki praktycznie do przodu, do tyłu mają sens. W sensie w linii wprost, bo nieważne jak bardzo na bok uniknę, mam wrażenie, że oni potrafią to jakby skontrować, przewidzieć. Dobra, brak miejsca w ekwipunku. Oni nie można ich przeszukać nawet w większości. Dobra, trudno się mówi. Nadal brak miejsca w ekwipunku. Oni nawet nie mają takich poważnych broni. Noże dorzucają sobie, zbieram jak szalony tutaj. Kable, części, same fajne rzeczy.
Noże na szczęście zajmują jedno miejsce w ekwipunku, tylko się ich dokłada coraz więcej, to jest o tyle wygodne. W chuj kawy tutaj macie! Dlatego oni są tacy wszyscy pojebani, są po prostu mocno nabuzowani, o! A to jest chyba dla kwatermistrza, ten pakiet apteczek, czy ja to dostaję jako parę apteczek? Albo zwykłą apteczkę, to w sumie też jest opcja. Dobra, podleczę się trochę jakąś hałwą, nie? Bakława, okej, okay, może być. To otworzymy, to se normalnie zaszlugujemy, chemikalia i do przodu? Szafeczka! Wszystko zbieram co mogę, gaz do zapalniczek, dobra. Jestem trochę podleczony, szukamy w takim razie zejścia na dół. Mam jeszcze jednego mołotowa, przydałoby się więcej, ale to się nad tym jeszcze popracuje. No, autentycznie, jebańce są uzależnieni od kofeiny, totalnie. Dobra, tutaj jeszcze sobie to otworzę, zanim pójdę się tam napierdalać. W sumie nawet nie mam co aż tak bardzo tutaj jakby marnować zasobów na nich. Uuu! O, siema. Uwielbiam, kocham. Ci wojownicy Raisa, oni tak trochę niechętnie się wywracają. I teraz prawdopodobnie zdają sobie sprawę, że taka wywrotka to jest prosta droga do śmierci. To ma 106 obrażeń, ale nie jest aż takie fajne. Dobra, naprawię broni. A, nie zużyło naprawy, fantastycznie. To jest niezwykle satysfakcjonujące, kiedy najlepsza broń, jaką posiadam, nie zużywa się, kiedy ja kliknę jej naprawę. Strzykawka! Boże, do czego się strzykawki wykorzystuje? Okej, okay, Zir, typie, gdzie jesteś? Kurwa, tyle noży tutaj znajduję. To niestety nie do otwarcia. Tutaj... amunicja! O, miło, miło, miło! Ile ja mam tej amunicji do karabinu, tak swoją drogą? 7 wojskowych noży do rzucania. One mogą być nawet lepsze niż moje ultra strzałki. Dużo upgrade'ów. Ty, a ja tego karmel kociachacza mam zaupgrade'owanego? F6 ulepsz. Tak, mam tutaj już mistrza, okej. Okay. No najlepiej to by było mieć bronie, które mają 3 upgrade'y i każdy król. Wtedy jest najlepszą bronią, jaką może być. Tam jest podziemie jeszcze. Może tam będzie. On to dziwnie powiedział, tak niegramatycznie mam wrażenie. Dobra, trudne otwieranie zamków, Tivur, dasz radę. O! Kurwa, ale jak będzie jakieś łatwe otwieranie, to 7 wytrychów pewnie pójdzie. Znając mnie, ale fajny crowbar, ten to jest całkiem fajny, brak miejsca w ekwipunku, no to cyk, rozpierdolimy coś, wywalimy. Flary, no kurde, te flary mam wrażenie, że się mogą przydać. Karabin wolałbym sprzedać, bo on jest dużo wart, zamiast go po prostu rozwalać. Te wybuchowe gwiazdki do rzucenia, tego muszę używać, to jest dobre. Może jak im będę rzucał w nogi, to wtedy nie będą w stanie tego na przykład skontrować? Nie mam pojęcia, co będzie najgorsze? Dobra, wyśmienity kompozytowy kij baseballowy, wybacz mi. Ale łom żelazny jest całkiem dojebany. Czy ja mogę coś fajnego z tego łomu zrobić? F7. Trucizna ze sprintera. Skuszące. W końcu przydałoby się jakby coś tutaj jakby wykorzystać. Krwawienie, szybka piłka. Dobra, jolo, trucizna ze sprintera. Jeżeli mam rację i faktycznie to miejsce, gdzie mogę farmić sprintera, by podziałało, no to by było coś. Cyk, łom. Ile to ma obrażeń w sumie w tej chwili? 140. Karmel kociachacz ma trochę więcej. No, karmel kociachacz jest lepszą bronią, ale ten ma truciznę na kurde, trzeci poziom. Może, nie wiem, czy to wtedy więcej bije, czy ma wyższą szansę na aktywację, ale jedno i drugie jest dobre. Tutaj jeszcze cyk, amunicja, papierosy, te drzwi jakieś takie... coś tam kurwa jest, ale nie mogę tego zdobyć. Dziwne. Dobra, idziemy. Musimy do podziemia jeszcze zejść, zgodnie ze słowami Brekena, który ciągle z nami tutaj na łączu wisi ewidentnie. Mam jeszcze mołotowa. Jest dobrze, jest dobrze. A tutaj dwóch kolegów Raisa. Bąk! O kurwa, ale oni mają broń. To już trochę gorzej, szczerze mówiąc. Nie mam jak walczyć, kurwa, z bronią. Dobra, wybuchowe strzałki do rzucania. Let's go. Tu mam puste, gdzie są moje wybuchowe. Cyk. Raz, dwa, klik. Okej. Kurwa, mać! Dobra, ty jeszcze żyjesz? Nie, dobra, ten już zdechł. O, jak jebło. Jeszcze raz. Dobra, dam sobie aptekę. Ty, rozjebało typa, ta wybuchowa strzałka działa jak marzenie. Jestem pod wrażeniem. Kurwa, dalej mają karabiny jebańce. Podejście do nich niby też by było dobrym pomysłem, ale nie wiem, czy zdążę do nich podejść. Mam cię? Nie, nie do końca. Czy to musi trafić w ciało, żeby eksplodowało? Nie jestem pewien. No, może w tamtą butlę. No kurwa, eksploduj! Wydałem na ciebie zasoby. O! No, kurwa! Ta, no ewidentnie musi w coś trafić, żeby eksplodowało. Wychyl się.
Ja pierdolę. No kurwa mać, dobra, zajmie to 7000 lat. Gdzie mój pierdolony karabin wojskowy jest? Teraz ja sobie z wami powalczę w takim razie karabinem. Zobaczymy, czy będziecie tacy kurwa cwani. Mam tyle amunicji do tego. Ja pierdolę, no chodź. No, ojej, dostałeś w głowę, ale szkoda, że ty kurwa nie umiesz celować, ojej, ty też dostałeś w głowę. Nie chcę używać broni w Dying Light. Dying Light to nie jest gra, w której powinno się strzelać z karabinu, tylko powinno się napierdalać bronią białą, dlatego robię to z wielką niechęcią, ale oni autentycznie nie zostawiają mi żadnego wyboru. Dlatego sobie ich przeszukam, cyku, myku, pyk, pyk, gdzie są kolejni? No kurwa, idą tam, cyk, pyk, ohoho, ohoho. Czemu ja się od początku tak z nimi nie bawiłem? Ecie, mieczem wojujesz, to od miecza giniesz. Najlepsza rzecz, jaką mogę im powiedzieć. Bum, bum! No dobra, chłopaki. Potrzebujecie chyba jakiegoś przeszkolenia z używania broni, bo robię to 17 razy lepiej od was. Oj, 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 no. Daj się trafić, kurwa, w głowę. Ty, ale tam jeszcze jakąś beczkę widzę fajną. Nie wiem, czy to kogoś trafiło. Dawaj ammo. Ty, ammo tu się zbiera po prostu przechodząc po nich. Bardzo wygodne, bardzo wygodne. Te wybuchowe strzałki były fajnym pomysłem, ale ostatecznie nie wypaliły. No i wydaje mi się, że to jednak tak to miało wyglądać. Miałem tutaj broni użyć, takie aż nazbyt ewidentne to wydaje być. Siema. Jebnie? No kurwa, ale zdążył uciec, no co za frajer. Frajer bombka. Dobra, pokaż się, widzę twoją głowę. Cel pal! Kurwa, nie zginął. Okej, dobra, to jeszcze raz. O, idealnie. O, a ty tutaj. Dobra, muszę przeładować, schowam się w takim razie. Jak się na zbyt długi czas wystawię na ich ogień, to też będzie do dupy. Okej, eksplozja, to mi się podoba. Najwyższy czas. Gdzie ty jesteś? O, tu. Oho! Okej, dobra, jest git. Szybki heal, strasznie daleko jest to H na klawiaturze. Często w niej nie trafią, tylko trafią w G. To nie jest najoptymalniejsza opcja. Dobra, idziemy przed siebie. Mam 26 minut i coś czuję, że zaraz się jakieś pojebane rzeczy zaczną dziać, ale to nieważne. Amunicja do karabinu to jest do pistoletu, dlatego mi nie pozwala zbierać. Tu jestem! O! Dobra, to fajnie, że nie przeładowałem wcześniej. Prawie mnie to załatwiło, bo on zacząłby do mnie strzelać, kiedy ja byłem bezbronny. Ale wyszło. Te karabiny nie mogę ich ciągle zbierać. Dobra. O, ty jest doktor Zir, siemano. Spokojnie, to ja. Crane, dzięki Bogu. Słuchaj, to bardzo ważne. Jestem już załatwiony. Jak powiedz widzę, mi, że je schowałeś gdzieś. Moje wyniki nie mogą przepaść wraz ze mną. Nie umrzesz, doktorze, ale musimy się stąd wydostać. Więc bądź proszę cicho. Tak, dobrze. Ale zrozum, moje wyniki muszą dotrzeć do Camdena. Dlatego dałem te pakiety Jay. O! Wiem, że mówiłeś, że je dostarczysz, ale ona była na miejscu, a że czas tak bardzo naglił. O! O, zajebiście. Doktorze? Chyba ktoś... O, zostaliśmy wychujani. Mimo wszystko mają trochę więcej ludzi i broni. Więc złudna nadzieja wybawienia, aby doktor zrobił się gadatliwy. Schwytaj Skorpiona wszelkimi środkami. Z przyjemnością. A tych dwóch? Co mamy z nimi zrobić? Nigdy jej nie znajdziecie. Nigdy. A ja nic nie powiem. Nic ze mnie coś nie że ten... Na razie nieważne, czy będziesz gadać. Ważne jest to, byś nie mógł nam uciec. O Jezus, w nogę! Co go to obchodzi? A z Crane'em do dziury. O kurwa, do dziury. A co go to w ogóle interesuje, że my mamy, że jakby to jest starszy... O, wrzuciło mnie w gameplay jeszcze. Znalazłem co go to interesuje, że to jest starszy człowiek? Bądźmy szczerzy. Zaprowadzi z powrotem do Brekena, ale zaskoczyli nas ludzie Raisa. Nie wiem, co się teraz stanie ze mną i z doktorkiem. Jak on oczekiwał, że my go stamtąd wyprowadzimy? Że wejdziemy z powrotem na dach i zjedziemy razem na lince niczym Tarzan i Jane? O Boże, dziura. Pamiętam dziurę. O! Na nogi zdjęcie. O, będzie męczące. Ale damy radę. Przetrwamy to. Cholera. Doktorze. Zajebiście. Jesteś jak wąż, który wpełzł między nas. Tutaj, w mieście kłamstw. Ty jesteś największym łgarzem. Jezus Maria. Gadaj, o Boże, on wie, że jesteśmy z Gierę. Strać kontrolę. To z tym wy, Amerykanie, radzicie sobie najlepiej. Jeśli... Przyjebaliśmy mu. Chociaż tyle. Nieźle. O!
O, o, super, zajebiście. Pozbądźcie się ciał. Kraina zostawcie. Rozumiem, tak, że jakby zabił ich dlatego, że pozwolili na to, że on oberwał, co? A wszystkich tych ludzi, których ja zabiłem, specjalnie poświęcił, żeby doktorek, żebym ja myślał, że jakby jestem już bezpieczny, co? Oh shit, ta cholerna dziura. Dziura. Ty no, ma trochę tych ludzi, wszyscy wiwatują. Co to jest za miejsce? Mam mapę jakąś? Nie mam pojęcia, gdzie się znajduje. Przeżyj na arenie. O kurwa, no to fajnie. Dobrze pamiętam, że nie mam ani jednej broni w tej chwili, co? Jesus fucking Christ. No mogę sobie wejść tutaj, jestem stosunkowo bezpieczny. O, pręt zbrojeniowy, kurwa. Zajebiście jest, zajebiście. O Boże, nie ma tutaj jakiejś lżejszej broni? Gazrurka będzie chyba lepszym wyborem. Dobra, czekajcie, czy to jest... Potrzebuję zabić jakiegoś zombiaka. Czy on... O, użyj kamuflażu. To będzie akurat dojebane w tej chwili. Kamuflaż. Umiejętność, która się przydaje. Jak ja mam przeżyć na tej arenie? W sensie, ile czasu? Coś się stanie tutaj jeszcze? Nie pamiętam dokładnie. Jak na razie żyję i mam się w sumie dobrze tak naprawdę. Nie wiem, mam ich bić? Łamacz kręgosłupa! Wydaje mi się, że kamuflaż w momencie, w którym ja zaczynam bić przeciwników, jest już nieskuteczny. Ojojojojoj, i tak to działa. Ale nie jestem pewien, no. No jak na razie żyję na tej arenie i nic się takiego nie dzieje, co? Dobra, chyba jebnie teraz. Jebnie? Jebnie. Bąk! Uuu, całkiem nieźle jebło. W sumie całkiem sporo zombiaków udało się w taki sposób załatwić. Ale nadal jakby tutaj bronie, które posiadam, są takie mega ekstremalnie chujowe, więc ja... Ojojoj, jeszcze więcej ich jest. Nie wiem, co mam ze sobą zrobić do końca teraz. Noże do rzucania, petardy. Mam wrażenie, że to są jakieś pozostałości po poprzednich śmiałkach, którzy tutaj próbowali dokonać tego samego, czyli przeżyć. Ty no, ale kurwa, jakby łatwo jest jak na razie. Jakby mam wrażenie, że coś się spieprzyło i powinno się dziać więcej. Ale może się mylę. Niewykorzystane punkty umiejętności. Fantastycznie, idealny moment, żeby je wykorzystać. Ty skurwysynu, jakby co teraz? No żyję na tej arenie, ale nic się nie dzieje. Myślałem, że się będzie coś działo. Dobra, na ziemię, kurwa, na ziemię. Patrzcie, patrzcie, zaraz ich pogniotę tutaj, kurwa, głowy. Nie chcę mi dawać takiej możliwości, nie wiem czemu. O, dobi. Ajajaj, te. Dużo się was zaczyna robić, jak tak mnie tutaj zachodzicie z każdej pierdolonej strony. O! Czy wszystko jest okej? Okay? Na pewno? Na pewno wszystko jest okej? Okay? Jestem prawie pewien, że tutaj jeszcze się walczyło z jakimś wielkim przeciwnikiem dodatkowo. Nie wiem tylko, czy to był taki zwykły, mocny przeciwnik, czy coś jeszcze? Przeżyj na arenie, no kurwa, żyje mi się w sumie fantastycznie. Stoję sobie u góry i nic mi nie grozi, koniec. Więc co teraz? Petardy, noże do rzucania. Wątpię, żeby chodziło o to, żebym, nie wiem, rzucił nożem w Raisa? Czekajcie, czekaj, co mi mówi ten ekwipunek, plany, zadania? Przeżyj na arenie, no i tyle. No kurwa, nic się nie dzieje. Ja powinienem wyjść i wejść, jakby, nie, mając nadzieję, że coś się stanie? Mówię wam, jestem prawie pewien, że czegoś tutaj brakuje. I to nie jest dobre uczucie, bo takie rzeczy wymagają zwykle przeładowania zapisu, a nie wiem, czy jak wyjdę i wejdę, to mnie wrzuci w to samo miejsce? Był autozapis? Nie mogę rzucać bronią niestety, to by było przydatne. Ten się na mnie gapi cały czas, dosłownie. Jego oczy są we mnie wpatrzone. No, ileż można z wami? Ileż można, kurwa? Ileż można? Kopię i kopię i biegam i biegam. Nie wiem, może muszę pomordować te zombiaki po prostu. Połamać im głowy, kurwa, czaszki w pizdu. Słabo mi idzie machanie tym gównem, niestety. Broń jest słaba, stamina mi się kończy. Ale umierają powoli, no. Cholera jasna, i co? I teraz muszę skakać i sobie odpoczywać, no. Wiecie co? Opcje, jest tutaj w ogóle gra jakieś znów od punktu. Czekajcie, ja... O, wlazł w kolce. Ja chyba wyjdę i wejdę z nadzieją, że coś się tutaj innego wydarzy. Moment. Dobra, okej. Okay. Okazało się, że jestem po prostu zbyt niecierpliwy. Sytuacja się zmienia, owszem. Aczkolwiek zmienia się w taki sposób, że muszę mordować zombiaki i zaczyna ich przychodzić więcej. A gdzie jest kurwa ta moja... O, teraz jest likwidacja zombiaka, który się wspina do mnie. Cyk, kopa w głowę i jest fantastycznie.
To co teraz? Co teraz? Mordujemy dalej te zombiaczki w takim razie. Najoptymalniej by było go wjebać na te kolce, tylko że on nie chce się na nie wywalić, jebaniec. Widzicie, jak tutaj ładnie sobie leży? A dobra, chodzę i ich właśnie dobijam w taki sposób, bo od dobrej chwili. I tak, zrestartowałem w sumie te misje z nadzieją, że jakby coś się złego podziało, ale ostatecznie nie było to nawet konieczne. Kolejny viral tutaj gdzieś się wysuwa? Ty, czy on się transformował w virala na moich oczach? Nie. Masz coś w środku ciekawego? Aha, pieniądze. No to pieniądze mi tutaj wiele nie zmienią. To jest ten moment, kiedy pieniądze nie mają znaczenia. A to był viral, tylko on po prostu mnie zgubił jakoś. No chodź, chodź. Mam dla ciebie prezent. Buta. Dobra, co teraz? Jest jeszcze więcej gdzieś zombiaków. Ewidentnie muszę wymordować po prostu wszystkie, jakie tutaj zostały dla mnie przygotowane. Nie wiem, wydawało mi się, że takie to trochę aż nazbyt proste. O, tutaj są virale. Dobra, chłopaki, zapraszam na imprezę na górę. Nie mówcie mi, że mnie kurwa zgubiliście. Tutaj jestem. Halo, ja pierdolę, naprawdę? Tu! Wspinaj się, kurwa! O, dostaw łeb. O, biegnie, jakiś biegnie. Zapraszam, zapraszam. Siema! Kurwa mać! Ta zdążyła wejść niestety. No widzicie, to jest minus. Jak zdąży wejść, to ja już mam problem niestety wtedy. Kurwa! Kopa, 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 kopa kabana. Nie mam apteczek, jest chujowo. Wiem, że jestem w kiepskim stanie, kurwa. Nie musisz mi tego mówić, gro, jest źle. O, ten... No kurwa, one jak nic się transformują w virale na moich oczach. Zwykły zombiak nagle staje się viralem. Stoi, stoi i nagle ma takie... I staje się viralem. No hono, hono. Uś! Dobra, czy ja mogę cokolwiek tworzyć? Czy moje plany są dla mnie dostępne? Niby tak, ale no... Nie mam żadnych zasobów, żeby z tych planów skorzystać. A przy nich nic kurwa nie będzie sensownego, no. Nie mają w sobie gazy, alkoholu, mają tylko pieniądze. Ten jeden moment... O kurwa! O Boże, dobra. Jakiś zwyczajny tutaj jeszcze się pojawił. Gdzie są następne? Chodźcie tutaj. Jose, idę was mordulcować. Jesteś w kiepskim stanie. Kurwa, wiem. Tutaj te paczki się porespawnowały. Może jest któryś gaza czy alkohol? Nie wiem. Teraz to muszę szukać jakichś pozostałych zombiaków. Ty widzicie, jak się wkurwił? Autentycznie mam wrażenie, że to jest jakiś proces transformacji w virala. O, ten na przykład teraz się wkurwił i nagle zaczyna biegać szybciej. Chodź. Chodź, jestem u góry. Uś! Dobra, jest git. I nerwołamacz! O, prawie. Nerwarien. Dobra, tutaj jeszcze jedna delikwentka jest. Jo! Na kolce? Prawie. Dobicie? Tak. Dobra, autentycznie. Nie ma oho. Dobra, idą kolejne virale tutaj w tej chwili. Kurwa, jestem w kiepskim stanie. Zdaję sobie z tego sprawę. O Boże, tutaj jest viral ten. Ten jebaniec. O! Wieści o twoich dokonaniach się rozniosą. Dobra, w końcu coś się stało. Szkoda, że do tego czasu będziesz trupem. Czyżbyś po raz pierwszy próbował zapanować nad swoim przeznaczeniem, Crane? Obawiam się, że trochę za późno. Robisz wrażenie! Jak na żywego trupa. Okej. Okay. O. Maczetę mi rzuca. Jaki dobrotliwy, wspaniałomyślny. Podniosę stale w takim razie. O kurwa, prezencik. O, wiedziałem, że tutaj jest coś wielkiego do rozjebania. Wiedziałem, że czegoś mi brakuje. Dlaczego kur... Jak oni... Co tam będzie? Ja nie pamiętam, jaki to rodzaj przeciwnika jest. O kurwa, stary przyszedł. Niech mnie chuj. Kurwa, mutant. O, super, ale mam pełne życie przynajmniej. Znaczy, już nie. Jesus fucking Christ. On chyba jeszcze rzucał kurwa kamieniami, co? Takie mam wrażenie. O, jest chyba wystunowany, co? Ojojoj, ała, ała. Dobra, nie. Ty, wydupcam. Ja pierdolę. Czy on musi w coś uderzyć? Bo on chyba szarżuje, nie? Chodź tu, kurwa, w beton. Dawaj w beton. Szarżuj. O, przyjebał. A ja cię teraz, kurwa, potnę trochę. Armor mu spadł. On ma jakieś te policyjne armory na sobie. Wiecie, jakieś tam, kurwa, nie wiem, taktyczna kamizelka czy inne gówno. Dobra, chodź, rozpędź się tutaj na mnie, proszę. Zapraszam, taki fajny beton tu jest, zaraz za mną. Dawaj, to kurwa... Miałeś się rozpędzić, kurwa, nie taki był deal! Dobra, leć tutaj, tylko nie rzucaj kamieniami. O! O, kurwa, ominął! Nie tak to miało być. A, ja pierdolę, myślałem, że się zatrzyma, jebany debil! O kurwa, o nie, jest wystunowany, zdecydowanie nie jest wystunowany, nie podoba mi się to. Dobra, chodź tu. Uuu, teraz jest wystunowany, ale frajer, jebany debil.
Ciach, 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 ciach. Dobra, spierdalam, więcej nie dam rady mi nic zrobić w tej chwili. Kurwa, o Boże, jeszcze wirale zwykłe, naprawdę, kurwa, jakby mi było mało. Dobra. O, kurwa mać, on jeszcze by tymi kamieniami pewnie rzucał, co? Dobra, tutaj głowa rozjebana. To jest absolutnie jedyna, najsensowniejsza taktyka na nie w tej chwili. O, rzuca jebany czymś we mnie, ale, haha, blokuje się. Dobra, ty gaz tutaj jakiś leci, co to kurwa jest, nie wiem. Ale mam mało życia i mi się to kompletnie nie podoba. No chodź tutaj, nie rzucaj już we mnie. Przyszedłem na solówę, chodź. W tego się wpierdol, tutaj, zapraszam. Tiruriru, tiruriru, mało życia masz, komu je dasz? Ale bym spierdolił. No nie, nie, znowu będzie musiał gdzieś się w coś wbić, inaczej to nie uda. Chodź, wiem, że jestem w kiepskim stanie, gronie, wkurwiej mnie. Co on robi? Szarżuje czy rzuca? Szarżuje czy rzuca? No tu jestem, chodź! Oj, oj, oj. Okej, okay, dobra, tu go dziabłem. No leć na mnie. Czemu na mnie nie lecisz? Pick me, boy. Love me. Kiki, do you love me? Oj, 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 oj. Ja pierdolę, ale leci. Oho, co on teraz robi? Jakąś furię, szarżę ma? Dobra, trochę dostał obrażeń. Będzie chciał pierdolnąć kamieniem, ale mu się to nie uda. A ja go teraz... Ej, ej, ej. Dobra, jeszcze raz kamieniem. Spierdol to, dobrze. Ej, ej, ej! Dobra, jeszcze raz kamień. Fantastycznie w sumie. O kurwa, nie, to już nie jest fantastyczne. Mam 5 punktów życia. Mam przejebane. Za dużo wirali, za dużo wirali. O kurwa, mać. Hej! Nie dam rady im wszystkim głowy podnieść. O kurwa, życie odzyskałem. Z jakiej racji? Zregenerowało mi się do wyższego poziomu dzięki mojej umiejętności. O kurwa. Dobra, on dalej rzuca kamieniami, ale idzie mu to strasznie chujowo. A tu jestem viral, nie ma go. Dobra, dobra, wracam do ciebie, kolego, wracam. Rzucaj dalej kamieniami, jesteś tak blisko śmierci. Zrób to. Ej, ej. O, 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 o. Ja! O Boże, udało się, ja pierdolę. O, kurwa, jeszcze teraz infekcja mnie dopada. Zarażono cię. Ataki zmniejszające wytrzymałość. Super fajnie, ale super fajnie. Szkoda, że więcej dla nas nie wystąpi. Tylko opóźniasz nieuniknione. Zajebałem go za pierwszym razem. Z tego jak najwięcej. He? Niech nikt nie mówi, że nigdy ci nic nie dałem, Crane. Co to kurwa jest? Czy to jest apteczka? Czy to jest naprawdę kurwa apteczka? Dziękuję. Raiz, chuj ci w dupę i potnę cię maczetą, ale dziękuję za aptekę. O. Twoje umiejętności już mnie nie dziwią, Crane. No, oczywiście. Kiere dobrze dobiera sobie ludzi. A, dowiedział się. Mordę. Opuścić platformę. To dopiero teraz wszyscy nas znienawidzą, zwierzy, jak się dowiedzą, kim naprawdę jesteśmy. A to będzie akcja w stylu... Zakochałeś, znaczy udawałeś, że mnie kochasz, bo ci kazali? Nie, znaczy na początku tak, ale potem naprawdę się w tobie zakochałem. Ten motyw, wiecie o co chodzi. Rzuć broń. Chaos, Crane. Chaos jest źródłem prawdziwego porządku. Trzeba być głupcem, by uważać inaczej. A pozwól, że zademonstruję. Basam, słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie. Opublikuj plik. Dobrze, szefie. I gotowe. Plik. Jesteś szalony. Właśnie skazałeś na śmierć tysiące niewinnych ludzi. Masz ten swój pieprzony chaos. Nie wiesz, co było w tym pliku, co, Crane? To dowodzi, że mam rację. GRE chce zrobić broń z tego wirusa. Nie leczyć. O. Interesuje ich tylko zysk, a nie ludzkie życie. Przestrzegając ich zasad i praw, robi z siebie tresowaną małpkę. Żenując. Dobra. Zabić go. Nie, proszę, nie! O kurwa, Kung Fu Master! Ho, ho, ho. Uczył mnie sam Po, Kung Fu Panda. Uuu, łapę mu jeszcze ujebaliśmy. God damn! Ale się kurwa Akimbo w nas odpaliło, nie wierzę. No to co tam, Ray? Straciłeś swoją prawą rękę. Doktorze! O kurwa, oczywiście, że ma nóż w klacie. Crane, ocal tych ludzi. Oni na to nie zasłużyli. Ty, daj te pochodnie. Co to kurwa znaczy daj te pochodnie? Co on odpierdala? Aha. O Boże. Chyba w liceum chodził na kółko teatralne.
Na to czekacie, prosimy świnie! Zabić go! Śpierdolamy! Kurwa, doktorek jeszcze tutaj, ledwo zipie. O, o, dobra, tik, tak, do góry. Wydupcamy? Wydupcamy. Tak, to jest ten moment, kiedy wydupcamy. O, Jesus, dobra, ucieknij z garnizonu Reisa bardzo chętnie. Jakby, mam wrażenie, że i tak zostałem dłużej niż byłem tutaj mile widziany. I w innym jakby celu i stopniu. O Boże, dobra, widzę trasę, którą mogę stąd spierdolić. Co to jest w ogóle za miejsce? Totalnie nie wiem, w którym miejscu na mapie to wszystko się odbywało, ale to jest teraz totalnie nieważne. Jestem zalewany deszczem ognia z karabinu, kurwa, do góry! O, tik-tak, tik-tak! Dobra, w tych betonowych kręgach nie będą w stanie mnie postrzelić, to jest jedyna zaleta tych betonowych kręgów. Ajo! Dobra, do przodu. Widzę trasę, którą mogę spierdalać. Czy jest noc? Czy jest dodatkowo, kurwa, pieprzona noc? Takie mam wrażenie. Tam na dole to są ludzie Raisa, czy kto? I w dupę mi strzelają! A, od spodu posmyrało! Dobra, lecę, lecę. Jest nieźle, tutaj się trochę schowam. Tutaj spierdalam. Wow, Jesus, ale ucieczka, niech mi chuj, wszystko wybucha. Mission Impossible intensifies. Dobra, do wody? O kurwa, woda, ale jaja. Ty, w którą kurwa stronę mam iść? Dobra, do góry mi każe iść. Ja się miałem wspinać? No, cyk. Kurwa, no nie wiem, ty, nie wiem. Nie, góra, dół, tutaj? Czekajcie, latarka. To jest to, czego teraz potrzebuję. W którą stronę mam spierdalać? Gdzie jest wyjście? Tu! O, shit! Dobra, dobra, widzę. Widzę, w Legia, Warszawa. Nie wiem, co śpiewam. Nikomu nie kibicuję, żeby nie było. Proszę, nie bijcie mnie. Nie oczerniajcie w komentarzach. Ratatatatata. Paratatatata. Dobra, to jest ten garaż, w którym niedawno jeszcze mordowałem ludzi jak szalony, bez opamiętania. Która jest godzina? Która jest kurwa godzina? Powiedzcie mi to natychmiast. Jeszcze czeka mnie zapierdalanie do najbliższej bezpiecznej strefy, co? To nie będzie koniec, mam takie wrażenie. Dobra, schodami do góry. I tutaj mamy chyba wyjście. Ajajaj, o! Dawaj, opuść plac budowy. O! Ho. Fuck me. Zdołałem wydostać się z areny, ale muszę jeszcze jakoś dotrzeć do Brekena. Zir nie żyje. Pociesza mnie nieco fakt, że zanim wpadł w ręce zbirów Raisa, zdołał przekazać swoje wyniki badań Jade. Jest więc wciąż nadzieja na opracowanie leku. Tak, ostatnio jak widzieliśmy, to była totalnie roztrzepana, znaczy roztrzęsiona. Roztrzepana niczym białko na bitą śmietanę. Dobra, nie wiem, co jest, noc, dzień, kurwa, wszystko mi się mieni przed oczami. A biegnij do wieży. Dobra, chuj, musimy jeszcze dobiec do wieży. Przedłużony odcinek, i to taki w chuj przedłużony odcinek. Ale nie mogę skończyć w tym momencie, do dupy by to było. Mogę tym pojechać? Nie, to jest kurwa linia wysokiego napięcia, czy inne gówno. Gdzie ja jestem w ogóle? Gdzieś w ich okolicy? Nie. Tu był ten plac budowy cały, co? No dobra, okej. Okay. Wiem dokąd iść i nie ma nocy, co jest w ogóle dużym plusem. Ale nie mogę biec? W ogóle? No, halo. No nie, nie mogę. Ewidentnie mi gra nie pozwala biec. Halo! Rusz dupę, kurwa, co tak kulejesz? Ja wiem, że jestem zarażony i mi redukuje staminę, ale... O, nie. Shit! Nie teraz! Antyzyna, maybe ktoś? Może, nie wiem, jakaś dobra duszyczka, której kiedyś pomogłem, nagle wyskoczy i wbije we mnie strzykawkę z antyzyną? Poproszę? Nie wiem, nie zapowiada się jak na razie. Dobra, po tym muszę się przejść. Czy ja muszę teraz taki walk of shame zrobić? O! Dobra, weź wydupcaj. O, ledwo daję radę, nie! Ty skurwysynu Bobrze, a cię zgniotę. Widzicie? O kurwa! Won! Dobra, wiecie co? Pierdolę. Nadal nie mogę biegać, niestety. Muszę się zająć tym wiralem. Dawaj, wspinaj się z powrotem. Chodź, czekam na ciebie. Kojarzę to miejsce, w którym się znajduję swoją drogą. No chodź, chodź. Mogłabyś na kolce wskoczyć przed... Czuję nóg. O kurwa, nie teraz, błagam. Daj mi kopnąć tylko. Ty, zatrzymała się, kiedy ja się transformowałem, jak miło. Ty, mogę użyć kamuflażu. Ty, to jest zajebista opcja w sumie. Nie wiem, czy podziała na te wszystkie zombiaki. Mogę ledwo, ale mogę skakać. Dobra, idziemy. Zakamuflowani w chuj. Zgubił mnie ten wiral. Bylebym tylko tutaj dał radę wejść za tę ściankę, żeby mnie nie zobaczył. O, okej. Okay. Dobra, powoli do przodu. Widzę wieżę. O! Nie teraz! Ciężka sprawa, panie kierowniku. Zwier nie żyje. Mhm, to prawda. O! Chyba nie zjebałem niczego. Uratował mnie ktoś? Ja pierdolę, nie mówcie mi, że się zasnąłem i obudziłem w nocy na mieście. Czy ja się schowałem? Nie. Okej, mają mnie. Gdzie jest? Zus. Zabrałem cię na nabrzeże. Banda Raisa już cię szuka.
Cokolwiek zrobiłeś, wkurzyłeś ich tym na maksa. Prawidłowo. Muszę porozmawiać z Jade. Zir dał jej swoje badania. Wzięła je do Camdena. Albo chciała. Camden meldował, że zaskoczyła go banda Raisa. No i wypuścił na nich gryzoni, zadekował się i teraz nie wyjdzie. Nie ma jak. Nie ma też łączności. Nie możemy się z nim skontaktować. Muszę ją znaleźć. Jak się tam dostała? Ta część miasta jest zamknięta. Jest grupa, zwana Wybawcy, która szmugluje ludzi. Ich meta jest w barze Nika. W kotle, koło autostrady. Kontakt zwie się Cenk. Masz dość biegaczy do zbierania zrzutów? Od 36 godzin nie było zrzutu. Nic więcej nie będzie. Kończy nam się czas, Crane. Cholera. No dobra. Nie wiem, czy dam radę to naprawić, ale na pewno spróbuję. Wiesz co? Większość w twojej sytuacji chce wleźć gdzieś w dziurę i przeczekać. Szacunek, koleś. Powodzenia. Nie wiem, czy będzie mnie darzył takim szacunkiem, jeżeli się dowie, jakby to, co już jest znanym faktem dla Raisa. Z pozdrowieniami od Karima. Podziękuj mu ode mnie. Pieprzony Karim. No cóż, skrytka. I tutaj mam wszystko, co było moje. Boże, jak dobrze. No cóż, moi drodzy. Hej, to był potężny odcinek i potężne rzeczy się podziały. Jak tam, jakie mam umiejętności do wydania. Mój typowy, prosty punkt survivalu. To teraz znajdź ludzi, którzy pomogą cię dostać do sektora 0. To jest ten moment, moi drodzy. Przejść się na drugą stronę mapy. Ale nie będziemy tego od razu robili. Jeszcze się tutaj troszeczkę pobawimy. Ewentualnie zrobimy jeden odcinek jeszcze w slumsach, a potem już mykniemy na drugą stronę, ponieważ dostaje się tam kotwiczkę i ta kotwiczka zmienia grę w coś całkiem innego i 100 razy lepszego, więc najwyżej sobie wrócimy porobić jakieś questy tutaj, kiedy już będę trochę potężniejszy. Tam zresztą fajniejsze bronie się zdobywa w tym drugim mieście, no jest totalnie inny klimacik. A na razie kończymy. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli się wam podobało, nie zapomnijcie zostawić lajka, komentarza i pa pa!